dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na przedstawienie rządowego programu Prawa i Sprawiedliwości zatytułowanego Czyste Powietrze. Serdecznie witam również przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, panie Elżbietę Miturę i panią Angelikę Kosio. Serdecznie witamy. Panie wprowadzą nas w zawiłe meandry tego programu, który chyba wydaje się zawiły tylko na początku. Potem przy końcu okaże się, że to jest program po prostu dla wszystkich, dla ludzi. Jak tak jest założenie? Myślę, że sprawa czystego powietrza dotyczy nas wszystkich. Wszyscy oddychamy tym powietrzem i chcemy, żeby było jak najczystsze. Myślę, że większość z nas miała do czynienia, kiedy spacerując po swoich miejscowościach mroźne wieczory czy noce, czuła zapach tego, co się ulatnia z naszych kominów. Z czego to wynikało? No, chyba wszyscy wiemy, nie jesteśmy zamożnym społeczeństwem i niestety każdy pali tym, na co dostać. A do tego przestarzałe piece, które emitują wiele, wiele szkodliwych substancji. A to się przekłada potem na nasze zdrowie. Oczywiście choroby układu krążenia, układu oddechowego, nowotwory. Więc myślę, że ten program jest bardzo dobrym posunięciem, bo nie ma nic cenniejszego, jak mówił nasz wielki poeta Jan Kochanowski, jak nasze zdrowie. Proszę o rozpoczęcie prelekcji. Dziękujemy bardzo za powitanie. Dzień dobry raz jeszcze. Mam takie poczucie, że po wstępie pana Grzegorza ja w ogóle mogę połowę prezentacji nie mówić, także być może jeszcze ją skrócimy, bo świetnie pan Grzegorz tutaj zwrócił uwagę na tą kwestię środowiskową, kwestię czystości, jakości powietrza, na której właśnie nam najbardziej zależy w tym programie priorytetowym Czyste Powietrze. My mamy, tak jak już pan Grzegorz powiedział, przyjemność reprezentować Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Chciałybyśmy przedstawić państwu główne założenia programu Czyste Powietrze oraz zachęcić państwa do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach tego programu. Wiecie państwo co, prezentacja jest dosyć mała. Nie wiem, może na początku bym zaprosiła państwa z końca do przodu. Mielibyście państwo możliwość po prostu troszeczkę poczytać ze slajdów, bo ja nie będę czytała wszystkiego dokładnie. Także w międzyczasie, jak będę starała się opowiadać, byście państwo mogli zaczerpnąć z tych informacji na prezentacji. Nie? Nie przechodzimy się? Okej. Dobrze. Dla uporządkowania i usprawnienia naszego spotkania podzieliłyśmy je na trzy główne bloki tematyczne. W pierwszej części skupimy się na ogólnych definicjach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, między innymi jego przyczynach, jego skutkach, a także zaprezentujemy państwu kilka informacji dotyczących jakości powietrza w naszym województwie, województwie lubelskim. Część druga to już konkretne informacje dotyczące oferty finansowej w ramach programu, jego podstawowych założeń, czyli na co możecie państwo otrzymać dofinansowanie, jakie musicie państwo spełniać warunki, w jakich wysokościach możecie starać się o to dofinansowanie, czy jakie będą wymagane dodatkowe dokumenty w ramach tego programu. Na końcu postaramy się podsumować spotkanie, razem przejść krok po kroku przez poszczególne etapy, aż do momentu otrzymania dofinansowania. Zaprezentujemy państwu także wniosek o dofinansowanie i będzie czas i miejsce na ewentualne pytania od państwa, jeśli takie pojawią się w trakcie prezentowanych treści. Głównym założeniem programu jest właśnie troska o środowisko. Jest to, aby tych pyłów i gazów emitowanych do powietrza było coraz mniej, albo żebyśmy ich w ogóle uniknęli poprzez właśnie termomodernizację naszych domów jednorodzinnych.
Oczywiście pyły i gazy pochodzące ze spalania paliw stałych w naszych piecach i kotłach to jest jedno ze źródeł zanieczyszczeń powietrza, natomiast jest to główne źródło. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, natomiast ponad 50% ogółu zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery, to są właśnie zanieczyszczenia z naszych domów jednorodzinnych. Także wbrew potocznemu przeświadczeniu, że to przemysł i te ogromne kominy, ponad 40-metrowe na przykład, są głównymi trucicielami, to tak naprawdę emisja niska, czyli szkodliwe produkty, które pochodzą z emiterów poniżej 40 metrów, jest głównym źródłem zanieczyszczeń. Na pewno słyszeliście Państwo o zjawisku smogu, to o czym tutaj Pan Grzegorz mówił, tak? Czy te zapachy, czy to złe samopoczucie gdzieś w zimowe popołudnia, ale nie tylko zimowe. Jest to między innymi właśnie wynik smogu. Smog to nic innego jak taka ogromna chmura zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, co ważne, często niewidoczna gołym okiem, ale bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia, również dla naszego życia i jest bezpośrednią przyczyną wielu chorób, a nawet może doprowadzić do zgonu. Te niekorzystne skutki odczuwamy tak naprawdę dla całego naszego organizmu. Od układu nerwowego, oddechowego, krążenia, poprzez układ pokarmowy, rozrodczy, aż po układ immunologiczny. Dzisiaj możemy odczuwać jakieś bóle głowy, mogą nam się pojawiać okresowe kasze, natomiast jutro możemy być przewlekle chorzy, tak? Czy te skutki mogą nawet doprowadzać do raka niektórych organów. Tutaj taka mało optymistyczna ciekawostka, natomiast myślę dająca bardzo do myślenia. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza rocznie umiera około 45 tysięcy osób. Z jednej strony jest to więcej niż 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia, ale z drugiej strony, proszę Państwa, to jest średniej wielkości miasto, które umiera rok rocznie ze względu na to, że właśnie żyjemy w zanieczyszczonym powietrzu. Nasze województwo na tle innych województw w kraju rzeczywiście wygląda dosyć zielono, natomiast nie może nas to gdzieś zgubić naszej takiej czujności, ponieważ rzeczywisty poziom jakości powietrza jest zdecydowanie gorszy. Najlepiej jest dokonywać Słychać mnie? Czyli zmiana narzędzia pracy. Najlepiej jest wykonywać pomiarów takich na bieżąco. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, odsyłam Państwa na stronę internetową Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tam takie pomiary są, wyniki pomiarów są publikowane. Możecie Państwo pobrać sobie bezpłatną aplikację i tak naprawdę z poziomu własnego telefonu sprawdzać aktualny poziom jakości powietrza. To, co jest niezwykle istotne, to właśnie uświadomienie sobie, że to my tworzymy atmosferę, że to my mamy największy wpływ na to, w jakim powietrzu żyjemy. To, co możemy zrobić, to ogrzewajmy mądrze, czyli zainwestujmy w nowoczesny kocioł, opalajmy paliwami wysokiej jakości, dbajmy o okoliczną zieleń, edukujmy bliskich, najlepiej od dziecka rozpoczynać już edukację ekologiczną. Reagujmy na zachowania sąsiadów. Na pewno, jeśli nie każdy, to wielu z nas było świadkiem palenia po prostu śmieci. Reagujmy na to, jeżeli nie chcemy brzydko mówiąc, donosić na sąsiadów, to po prostu rozmawiajmy z nimi, uczulajmy ich. Ograniczmy jazdę samochodem, jeżeli mamy taką możliwość, warunki pogodowe nam pozwalają na to. Starajmy się na przykład zamienić go na rower, tak? Bądź korzystać z komunikacji miejskiej, jeśli mamy taką możliwość.
Dobrze, w tym miejscu chciałybyśmy przejść już do tej części formalnej, dotyczącej ubiegania się o dofinansowanie. W ramach programu Czyste Powietrze możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z dwóch głównych źródeł. Środki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w naszym przypadku fundusz lubelski, bądź inne, na przykład środki pochodzące z Banku Ochrony Środowiska, który przygotował dla Państwa specjalną ofertę w ramach właśnie współpracy przy organizacji programu Czyste Powietrze. Tak jak już mówiłam, głównym założeniem programu jest zmniejszenie albo uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez właśnie termomodernizację naszych domów, poprzez poprawę efektywności energetycznej i domów należących, co ważne, do osób fizycznych. Budżet, jakim dysponujemy, to jest aż 103 miliardy złotych i program będzie trwał 10 lat. Także to są pieniążki, które będziemy wydatkować tak przez 10 najbliższych lat. Dlatego warto jest przemyśleć dobrze tą inwestycję, nie spieszyć się. Forma dofinansowania to dotacja i lub pożyczka. Nie musicie Państwo korzystać z pożyczki u nas w Wojewódzkim Funduszu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Jeżeli chodzi o konkretne inwestycje, na które możecie otrzymać Państwo dofinansowanie w ramach programu, to jest między innymi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie ścian wewnętrznych, tych, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogą na gruncie, docieplenie dachów lub stropu, modernizacja lub wymiana centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz odnawialne źródła energii, czyli mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, z tym, że na ten cel możecie otrzymać Państwo jedynie pożyczkę. Dziękujemy bardzo. Wybraliśmy dla Państwa również kilka informacji, które mogą być przydatne na samym początku, kiedy będziecie się Państwo zastanawiali nad w ogóle chęcią przystąpienia do programu i poniesienia inwestycji, dokonania inwestycji. Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane, to czas od 1 stycznia bieżącego roku do 30 czerwca 2029 roku. Czyli jeżeli jesteście Państwo już w trakcie inwestycji, macie pierwsze faktury, tak, pierwsze prace zostały wykonane, to jeżeli działy się one po 1 stycznia, jak najbardziej mają szansę być jeszcze uwzględnione w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane, do których jest liczona wysokość dotacji, tutaj podkreślę, to jest 53 tysiące złotych. Minimalna wartość to 7 tysięcy złotych. Mamy dla Państwa również właśnie przygotowaną ofertę pożyczki na bardzo dobrych warunkach. Oprocentowanie jest zmienne, liczone WIBOR 3M plus 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie. W tym momencie wynosi ono około 2,41%. Procenta. Planowany okres spłaty to jest do 15 lat i jest możliwość karencji w spłacie, z tym, że nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Co jest bardzo istotne, karencja nie będzie wydłużała okresu spłaty pożyczki. Czyli i tak musimy przez te 15 lat dokonać jej spłaty. Jeżeli macie Państwo zarejestrowaną działalność gospodarczą w swoim domu, nie dyskwalifikuje to Państwa z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, natomiast powierzchnia tej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30% całej powierzchni budynku.
Koszty będą oczywiście pomniejszane proporcjonalnie do tej powierzchni. Okres realizacji przedsięwzięcia to do 24 miesięcy, ale nie później niż 30 czerwiec 2029 roku. Tak jak już mówiłam, dofinansowaniu będą podlegały również przedsięwzięcia, które już są rozpoczęte, natomiast nie dłużej niż 12 miesięcy wstecz. I oczywiście przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Program zakłada również maksymalne jednostkowe poziomy kosztów kwalifikowanych przypadających na poszczególne elementy przedsięwzięcia. Oczywiście w Państwa indywidualnych sytuacjach, indywidualnych inwestycjach nie wszystkie z tych kosztów muszą zostać poniesione. Natomiast mamy konkretne wysokości dofinansowania. Jeżeli chodzi o dokumentację związaną z projektem, dla przykładu audyt energetyczny budynku, jest to dofinansowanie do 1000 zł. Jeżeli byłaby potrzeba przeprowadzenia u Państwa ekspertyzy ornitologicznej, dofinansowanie, koszty kwalifikowane, to są koszty do 500 zł. I dalej idąc. Proszę zwrócić uwagę, że kolejne elementy to już nie sztuka jednostka, a w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni. Czyli docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące to jest do 150 zł przypadających na metr kwadratowy docieplanej powierzchni. Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych również w przeliczeniu na metr kwadratowy do 2000 zł. Oczywiście wszystkie te koszty, tak, i wysokości będą, pytanie jest, tak, jakieś? Nie. Będą zamieszczone w regulaminie do programu. I kolejne elementy. Węzeł cieplny do 10 tysięcy zł, kotły na paliwo stałe, biomasa. 20 tysięcy, kotły na paliwo stałe, węgiel wraz z systemem odprowadzania spalin do 10 tysięcy, system ogrzewania elektrycznego do 10 tysięcy, pompy ciepła, na przykład powietrzne do 30 tysięcy. I tutaj raz jeszcze podkreślę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, czyli kolektory słoneczne oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne, jedynie pożyczka, tak? I tutaj maksymalny koszt to jest do 8 tysięcy, jeśli chodzi o fotowoltaikę, do 30 tysięcy. Z tym, że koszt kwalifikowany instalacji to za 1 kWp maksymalnie do 6 tysięcy zł. Dofinansowane będą również takie przedsięwzięcia jak przyłącza i instalacja wewnętrzna, gazowa, olejowa do 5 tysięcy, przyłącze cieplne do 10, przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne do 8 tysięcy. Intensywność dofinansowania będzie zależna od kwoty miesięcznego dochodu przypadającej na jedną osobę w gospodarstwie domowym. To, co jest istotne, w gospodarstwie domowym, czyli jeżeli z Państwem mieszkają na przykład dziadkowie, teściowie i oni na stałe zamieszkują ten dom, również są wliczani do dochodu rodziny. Czyli dodajemy dochody, dzielimy na liczbę osób mieszkających w danym gospodarstwie. Nie, nie muszą, nie muszą. Czyli na przykład, jeżeli Pani by miała, nie wiem, dziecko, które studiuje, na co dzień nie mieszka, wtedy Pani już tej osoby nie uwzględnia. Oczywiście, czym niższa kwota miesięcznego dochodu, tym wyższa dotacja. Pierwsza grupa do 600 zł na osobę, dotacja do 90%. Nie mamy górnej granicy miesięcznych dochodów.
powyżej 1600 zł, dotacja 30%. Netto. To nie, bo nie jest na stałe. Nie bierzemy dochodów i nie dzielimy na liczbę osób. A czy to jest przy każdym projekcie? Nie. Nie. Ale to jeszcze zwrócimy na to też uwagę, bo tak jak mówiłam, te koszty nie są, nie wszystkie będziecie Państwo ponosić przy swoich konkretnych instalacjach. W przedsięwzięciu nie możemy dofinansować tak naprawdę domków letniskowych też. I to, na co chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, to kiedy będziecie się decydować na wzięcie udziału w programie i będziecie zastanawiać się nad zakupem pewnych elementów, na przykład kotłów, tak, czy pomp ciepła, proszę, zwracajcie Państwo uwagę na to, czy spełniają one wymogi, które spełniać muszą, żeby kwalifikować się do dofinansowania. Między innymi wymogi rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, tak, jeżeli chodzi o kotły na paliwo stałe, biomasa i węgiel. Oraz wymogi klas efektywności energetycznej. I tak na przykład dla paliwa gazowego i oleju opałowego to jest klasa minimum A. Dla pomp ciepła to już jest klasa efektywności energetycznej minimum A+. Takim podstawowym też warunkiem, jeżeli chodzi o montaż indywidualnego źródła ciepła, jest niemożność podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze albo w przypadku, kiedy jest ona nieuzasadniona ekonomicznie. I to jest, jeżeli chodzi o wszystkie budynki, tak, podstawowy warunek. I warunek dla nowych budynków, to w budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, tak, oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, z tym, że odnawialne źródła energii to jedynie pożyczka. Na poszczególnych etapach składania wniosku, tak, i całego programu będziecie Państwo proszeni o przedłożenie dokumentów dodatkowych. I tak na etapie wniosku te dokumenty to są dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, dokumenty potwierdzające prawo własności oraz, jeżeli to będzie konieczne, to audyt energetyczny. Jeżeli zrobicie Państwo audyt energetyczny, który będzie potrzebny właśnie do tego programu, do otrzymania dofinansowania, również powinniście Państwo go przedłożyć. Natomiast tu padło to pytanie, czy jest konieczny, nie jest. Powiem za chwilę o formach, w jakie możecie Państwo składać wniosek. Jeżeli wypełnicie Państwo wniosek w formie elektronicznej, to ten generator naprawdę prowadzi nas za rękę i wykonacie Państwo tak naprawdę taką uproszczoną analizę energetyczną, przechodząc przez ten generator, i audyt energetyczny nie będzie już konieczny. Na etapie umowy to będzie ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków, czyli weksel. I jeżeli to będzie dotyczyło Państwa indywidualnej sytuacji, to oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, dotacji, pożyczki. I jeżeli takie prace będą musiały być wykonywane, tak, to zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Etap rozliczenia. To jest wniosek o płatność z protokołem częściowym lub końcowym, w zależności od tego, czy będziemy opłacać poszczególne faktury gdzieś jeszcze w trakcie przedsięwzięcia, czy na koniec. No i właśnie faktury, czy potwierdzenie przelewu.
termin i sposób składania wniosków oraz wszelka dokumentacja, wniosek będą zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast jeszcze ich tam nie ma. Na razie trwają jeszcze ostatnie prace, mamy nadzieję, że pojawi się on lada dzień, natomiast jeszcze no, nie mamy, że tak powiem, zielonego światła, żeby go upublicznić. I tak jak już zaczęłam mówić, wniosek możecie Państwo wypełnić, złożyć w trzech podstawowych formach. W formie elektronicznej, jeżeli macie Państwo podpis elektroniczny lub macie Państwo profil zaufania na ePUAP-ie, to tak naprawdę wystarcza. Wypełniamy wniosek, wysyłamy, on już jest tak naprawdę podpisany i my zaczynamy go rozpatrywać. To jest pierwsza, tak naprawdę najlepsza forma, najłatwiejsza myślę też dla Państwa, natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma ten podpis elektroniczny czy profil. Wtedy można wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wygenerować go w PDF-ie, podpisać i przynieść lub wysłać pocztą polską tak, do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wypełnić go papierowo, i również przynieść do nas, wysłać. Natomiast chcemy Państwa zachęcać do wypełniania wniosku w formie elektronicznej. Głównie ze względu na to, że raz, nie będzie potrzebny już ten audyt energetyczny. Dwa, jest on bardzo prosty, intuicyjny. Trzy, popełnimy, wydaje mi się, mniej błędów, tak? Mniej będzie poprawek ze względu na to, że generator bardzo nam też ułatwia, podpowiada dużo, rozsuwają nam się suwaczki z konkretnymi danymi i nie musimy czytać instrukcji do wypełnienia wniosku, która chyba ma 35 stron, jeśli dobrze pamiętam i wcale nie jest taka gdzieś tam przejrzysta i prosta, tak? Ten wniosek jeszcze jest niedostępny. Tak, tak. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje takich wizyt u Państwa. Pierwsza wizyta będzie przeprowadzona tak naprawdę już po etapie złożenia wniosku przez Państwa, żeby zweryfikować dane, które Państwo umieścicie we wniosku ze stanem rzeczywistym. Czyli my jeszcze raz przyjedziemy, upewnimy się, że jest tyle metrów kwadratowych, tak, że jest tyle stolarki, żeby po prostu już później w kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia nie było jakichś poprawek. To jeżeli pojawią się jakieś niezgodności, oczywiście to Państwa nie wyklucza ze starania się o dofinansowanie, nanosimy na tym etapie poprawki i jesteśmy dalej w procesie. Będzie też wizyta taka na koniec projektu, realizacji projektu oraz może być w okresie trwałości, która wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. Naszym partnerem w programie jest również Bank Ochrony Środowiska, który przygotował dla Państwa specjalną ofertę. Mamy dzisiaj panią Anetę, eksperta z banku, która przedstawi ją Państwu. Dzień dobry Państwu. Aneta Wlaszczyk-Musińska, jestem przedstawicielem Banku Ochrony Środowiska, oddział w Lublinie. Państwo macie tutaj również niedaleko oddział operacyjny w Puławach, taką mniejszą placówkę, ale będzie oferowała te same usługi. A o co chodzi? Chodzi o to, że mamy dla Państwa przygotowane finansowanie uzupełniające do programu Czyste Powietrze. To finansowanie uzupełniające jest tylko i wyłącznie dla beneficjentów programu, czyli najpierw trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli otrzymacie Państwo decyzję pozytywną, a nigdy to nie będzie 100%, bo będzie to być może 50%, maksymalnie będzie to 90%. Jeżeli Państwo będziecie potrzebowali tego dodatkowego finansowania, nie będziecie mieć środków własnych na to, bądź nie będziecie chcieli, czy mogli skorzystać z pożyczki WFOŚ-a, wtedy zapraszamy do Banku Ochrony Środowiska. Ta pożyczka będzie oprocentowana w ten sam sposób jak w Wojewódzkim Funduszu, czyli do wyboru 3-miesięcznego marża stała to jest 0,7, w tej chwili około 2,40 z również atrakcyjną prowizją. I to jest podstawowy produkt, ale tak jak powiedziałam, tylko dla beneficjentów. Może się też zdarzyć tak, że ktoś z Państwa z jakiegoś względu nie uzyska dofinansowania, bądź nie będzie się starał o dofinansowanie, bądź będzie chciał zrobić na przykład szerszy zakres prac.
których nie obejmuje program Czyste Powietrze. I na tę okoliczność też mamy dla Państwa tak zwaną pożyczkę przejrzystą i ona obejmuje bardzo wiele działań. Również tam jest wymiana kotłów węglowych na gazowe, olejowe, na biomasę, elektryczne, węglowe, ale tylko i wyłącznie klasy piątej. Jest też możliwość finansowania podłączenia do sieci ciepłowniczych i gazowych, demontaż starego kotła węglowego bądź nawet całej instalacji, zakup i montaż nowego kotła z oprzyrządowaniem, z materiałami instalacyjnymi, zakup i montaż CO, CWU z całym oprzyrządowaniem też, wymiana przyłączy, wymiana węzłów, czyli ta oferta jest bardzo szeroka. No i jeszcze prace termomodernizacyjne, docieplenie przegród zewnętrznych, wewnętrznych. W większości to co w UFOŚ. My oferujemy również tą pożyczkę na zakup rekuperatorów i montaż, bo wszędzie jest to zakup i montaż, jeżeli jest to przy tej samej inwestycji. Ja mam dzisiaj ze sobą ulotki, mam też wizytówki do siebie. Zapraszam serdecznie, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, można sobie wziąć taki kontakt, na pewno się przyda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. My również już będziemy przechodziły do etapu podsumowania. Zdobądź wiedzę. Tak naprawdę to jesteśmy na tym etapie, tak? Tak jak już mówiłam, niestety jeszcze na stronie internetowej nie ma programu, nie ma formularza wniosku, ale się pojawią, tak? Pojawi się razem ze wszystkimi załącznikami, ze wszystkimi instrukcjami, które będą potrzebne, niezbędne do wypełnienia wniosku. Zbadaj potrzeby budynku, czyli sprawdźmy, jaki mamy stan obecny, jakie mamy potrzeby. Wypełniając wniosek w formie elektronicznej, tak jak mówiłam, dokonacie Państwo tak naprawdę już tej uproszczonej analizy energetycznej. Audyt energetyczny wtedy nie będzie konieczny. I właśnie te informacje, które Państwo wpiszecie do formularza, zostaną później zweryfikowane przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wypełniamy wniosek o dofinansowanie. Po złożeniu tego wniosku, tak jak już mówiłam właśnie, odwiedzimy Państwa. Dalej podpisujemy umowę o dofinansowanie. Na poszczególnych etapach będziecie Państwo też proszeni o złożenie wniosku o płatność. Czyli środki możemy, tak jak mówiłam, wypłacać w kilku transzach. Przedstawiacie Państwo fakturkę, przelew, tak? Potwierdzenie przelewu i my dokonujemy płatności. Zakończenie przedsięwzięcia, czyli na tym etapie jest ta druga wizyta przedstawiciela funduszu. Rozliczenie przedsięwzięcia. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, ewentualnie już bylibyście Państwo na etapie składania tego wniosku, nasza siedziba mieści się przy ulicy Spokojnej 7 w Lublinie, numer telefonu. Dane te są również na ulotkach, które Państwo macie z tyłu. Nasz fundusz jest pod numerem 8 tak naprawdę. Tam są trzy numery telefonów do nas. Koleżanki są tak na infolinii, odpowiadają na bieżąco, codziennie. Otrzymujemy od Państwa wiele telefonów, więc gdyby się pojawiły jakieś pytania później, to też zachęcamy do kontaktu. Jeśli chodzi o tą część, to bardzo dziękuję za uwagę. Teraz przejdziemy do kolejnej. Koleżanka zaprezentuje Państwu wniosek. Się przełączymy. Witam Państwa również bardzo serdecznie.
Tak jak koleżanka tutaj powiedziała, bardzo byśmy zachęcali do wypełnienia tego wniosku, prawda, drogą elektroniczną. Jeszcze jak Państwu zademonstruję, mamy poszczególne okienka, które bardzo Państwu ułatwią wypełnienie tego wniosku, podpowiedzą i sam system wygeneruje, prawda, czy dostaniecie Państwo w jakiej wysokości, czy to będzie dotacja, prawda, udział własny, czy też drugą pozostałą część, którą będziecie sami musieli albo w formie pożyczki, bądź w formie własnej, prawda, bo nie jest to powiedziane, że musicie Państwo wziąć od nas pożyczkę, jeżeli będziecie mieli udział własny. Tak, więc tak. Oczywiście, tak jak każdy jeden wniosek, na górze, prawda, są rubryki, które wypełniamy w Wojewódzki Fundusz. Ja przepraszam, już momencik, bo mi uciekło, prawda? Później mamy wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. I mamy tak, informacje ogólne. Mamy te pod jedyneczką termin realizacji przedsięwzięcia. I tutaj w zależności od tego, jaki jest termin, czy będziecie Państwo robili, prawda, od 2000, robiliście w zasadzie od 2000, stycznia 2018 roku, maksymalny termin będzie do 31 grudnia 2019 roku. Oczywiście ten termin jest taki orientacyjny, tak? Trudno jest nam od razu na początku oszacować, czy to będzie dokładnie 24 miesiące, czy 12, tak? To jest data, którą Państwo zakładacie, nie może przekroczyć 24 miesięcy. Oczywiście dane wnioskodawcy, czyli standardowo jest to nazwisko, prawda? Jest to imię, jest to PESEL. Urząd Skarbowy, czy to będzie, prawda, w Lublinie pierwszy, trzeci, w zależności od tego. W Nowym tutaj nie ma akurat, ale wiem, że jest tutaj też ikonka, która nam podpowiada, prawda, który urząd skarbowy, jeżeli wpiszemy nasze dane. Może od razu właśnie wyjaśnię, bo niestety najnowszy wniosek nie działał na tym komputerze. Więc posiłkujemy się excelowskim i, no i tutaj koleżanka najlepiej wie, które rubryki się będą podpowiadały, także proszę nam wierzyć na słowo, bo niestety ten nowy nie mogłyśmy go odtworzyć. Ja mam takie pytanie. Zawsze mam trochę wydłużki, chcę zrobić ocieplenie, a potem gaz, czyli muszę jakby dwa wnioski, że pierwszy składam w 24 miesiącach się wyrobię, a ten drugi w następnych. Nie, na jednym, ale może moglibyśmy tak zachować ten porządek, żebyśmy na końcu poodpowiadamy sobie na te pytania, dobrze? Bo to też wyjdzie w trakcie wniosku, jeśli możemy. Dziękuję. Oczywiście telefon wypełniamy i adres zamieszkania, prawda? Czyli Polska, wiadomo, województwo lubelskie, prawda, powiat, powiedzmy akurat tutaj jest lubelski, Krzczonów, prawda, ulica, jeżeli nie ma, to nie. No takie, wiecie Państwo, na takie zwykłe, prawda, adnotacje urzędowe. Miejscowość, tu w przypadku tutaj jest Żuków, prawda, kocz pocztowy, poczta. To są typowe dane adresowe. Gdy chcecie Państwo adres do korespondencji inny, to należy zaznaczyć tutaj kwadracik jest, adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania. To tylko w tym wypadku Państwo go wypełniacie, natomiast jeżeli nie, to nie. Dalej mamy rachunek bankowy wnioskodawcy. Dalej mamy numer rachunku, czyli należy bank podać. Dalej mamy numer rachunku. I informacje o przedsięwzięciu w części B. Informacje na temat budynku, czyli tak, czyli to samo po prostu co w poprzednim wariancie, czyli wpisujemy województwo, powiat, prawda, ulicę, kod, miejscowość i mamy tak, pod numerem 34 mamy numer księgi wieczystej, czyli Państwo wpisujecie to. Numer działki,
również powierzchnia całkowita budynku. Jeżeli prowadzicie Państwo, czy będziecie zamierzali prowadzić działalność gospodarczą, więc wypełniacie Państwo też tutaj 46. pozycję. Jeżeli nie, to nie. I przechodzimy do części typowo już takiej dokumentacji projektowej. Rodzaj przedsięwzięcia, zakres rzeczowy. I mamy tak, jeżeli to są budynki, prawda, przed 2002 rokiem pobudowane, wtedy państwa nie obowiązują, prawda, dokumentacje. Natomiast jeżeli jest to budynek po 2002 roku, więc najprawdopodobniej, prawda, będziecie Państwo mieli dokumentację pod trójką, dokumentację projektową modernizacji instalacji wewnętrznych wymiany źródła ciepła. Prawda? I tutaj wpisujemy kwotę, czy w zależności od tego, co nam po prostu system wygeneruje, bo tak jak wcześniej wspomniałam, prawda, będziecie Państwo wchodzili na poszczególne okienka i jeżeli nam się pokaże ikonka, to jest podpowiedź, prawda, i wchodzicie Państwo na tą podpowiedź i od razu będziecie sobie mogli wygenerować daną podpowiedź. Jeżeli mamy uproszczoną analizę energetyczną, mamy zakup i montaż nowego źródła ciepła. I tak, czy istniejące podstawowe źródło ciepła wymaga wymiany, to jest nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie Czyste Powietrze. I pod numerem 59 naszego wniosku mamy kocioł, tutaj akurat w tej, prawda, prezentacji mamy kocioł na paliwo stałe, a tutaj akurat, proszę bardzo, nam się otwiera, prawda, jest ikonka i mamy na przykład kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny. To są te dla Państwa podpowiedzi, które chcecie Państwo. I mamy planowane źródło podstawowe, czyli to jest to samo, prawda, też jest ikonka. I też możecie sobie Państwo po prostu wybrać daną pozycję, prawda, która jest najbardziej odpowiednia. I dalej mamy całkowity koszt zadania, który wpisujemy pod 62, już przynajmniej mamy taką nadzieję, prawda, że to będzie 62 pozycja, ponieważ ten wniosek nie jest dostępny z tego względu, że cały czas jest ulepszany, cały czas jest modernizowany, żeby był bardziej przejrzysty dla Państwa i taki łatwiejszy bo wiemy, że to są osoby, Państwo będziecie w różnym, przeróżnym wieku, a młode osoby nie będą miały, prawda, jakiegoś problemu z uzupełnieniem, natomiast te starsze osoby, no wiadomo, troszeczkę mniej doświadczenia, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny. Mamy, czyli tak jak wspomniałam, mamy koszt całkowity, potem koszt kwalifikowany. Następna pozycja to jest, czy istniejące dodatkowo źródło ciepła wymaga wymiany. To jest, nie spełnia wymogów technicznych określonych w programie Czyste Powietrze. I wymieniamy źródło, jeżeli wymieniamy dwa źródła, prawda, bo może być tak, że w jednym domu będą dwa źródła ciepła, czyli tu wymieniamy drugie dodatkowe źródło ciepła, czyli ta sama procedura będzie, co przed chwileczką omówiłam. To ja może jeszcze tylko powiem na początku, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, bo pojawiają się Państwu dwie rubryki. Koszt całkowity oraz koszt kwalifikowany. Jakbyś, Ele, też tam do góry przesunęła nasz wniosek, żebyście Państwo wiedzieli, skąd w ogóle pojawiają się różnice. To, co Państwo wpiszecie w 62 komórce, to jest koszt, który Państwo określacie, bo zrobiliście, sprawdziliście, tak, wyceniliście, dokonaliście wyceny i wiecie, że wymiana tego kotła będzie Państwa kosztowała 16 tysięcy złotych. Natomiast koszt kwalifikowany to jest ta cała tabela kosztów, które prezentowałam w pierwszej części i do 15 tysięcy to jest dofinansowanie, jakie obejmują koszty kwalifikowane.
I ten wniosek jest na tyle właśnie inteligentny, że będzie cały czas nam zliczał. Czyli państwo podajecie koszty całkowite, na dole będzie wygenerowana ta suma kosztów całkowitych. Koszty kwalifikowane są dodawane automatycznie jako maksymalna ta jednostkowa wartość, jaką możecie państwo otrzymać. Tak samo było też u góry, koszt za dokumentację był 1200, natomiast maksymalny jednostkowy koszt to był 1000, jaki możecie państwo otrzymać dofinansowanie, stąd tu się pojawia 1000. Następną pozycją są przyłącza na potrzeby podstawowego źródła ciepła. I mamy, czy dotyczy przedsięwzięcia całego, przedsięwzięcia objętego wnioskiem. I mamy tak, rodzaj instalacji, prawda, przyłącze gazowe, w tym przypadku koszt całkowity mamy 7000 i koszty kwalifikowane oblicza nam w tym przypadku 5000. Tak jak koleżanka słusznie uzupełniła. Zakup i modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi. I mamy też 80 pozycję, czy dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem. I mamy rodzaj instalacji, tu akurat jest w tym przypadku grzejnikowa. Otwieramy sobie ikonkę, prawda, i mamy grzejnikowa, podłogowa, grzejnikowa, podłogowa lub inna. Następną pozycję, jeżeli w przypadku innej, należy wskazać, jaka to jest inna. I adekwatnie tak samo, koszt całkowity, prawda, koszt kwalifikowany. Następną pozycją jest docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące. I mamy tak, czy dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem, stawiacie, zaznaczacie państwo w tej ikonce głównej tak. W przypadku, prawda, uzupełnienia dnia tego, co chcecie w danym budynku zrobić. I mamy tak, przedmiot modernizacji, czyli na przykład ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu. I mamy rodzaj ocieplenia stropian grafitowy. Otwieracie sobie państwo ikonkę i mamy stropian biały, stropian twardy, stropian grafitowy, wełna mineralna i tym podobne. Więc wybieracie sobie państwo. Następne, grubość ocieplenia wpisujecie państwo, jaką proponujecie, jakie są wymagania. Powierzchnia ocieplenia, koszt ocieplenia, wszystko państwo wpisujecie, prawda? Wartość lambla. Wartość lampy również państwu otwiera się ikonka i państwu pokazuje w zależności, bo to jest bardzo inteligentny system ma być i wartość ta sama państwo powinna się dopasować do wymogów, do wpisanych. W tym nowym wniosku ona się chyba dopisuje, prawda? Tak, ona się dopisuje właśnie, bo to jest bardzo inteligentny system. To jest najlepsze, co może być, żebyście państwo po prostu przez system wprowadzali te dane, bo jest dużo łatwiej i prościej i nie będzie pomyłki, bo nam sam system liczy. I mamy tak, przed ociepleniem i mamy po ociepleniu, prawda? I tu jest następna rubryka, ostatnia jest, że zgodnie z wymogami wytycznymi przewidywanymi do 2021 roku. Następną pozycją jest ocieplenie ścian i automatycznie tak samo państwo, prawda, wchodzicie na poszczególne ikony i wypełniacie państwo wniosek tak jak w pozycji pierwszej. Następne jest ocieplanie dachu. W przypadku, prawda, gdy chcecie państwo poszczególną termomodernizację zaplanować, no, macie do wykonania. Później mamy ocieplenie stropu pod daszkiem nieogrzewanym. Ocieplenie stropu pod piwnicą nieogrzewaną. Ocieplenie podłogi na gruncie. I ocieplenie ścian zewnętrznych. I w każdej z tych pokazanych rubryk, prawda, wypełniacie państwo adekwatnie, tak jak tu, gdzie się pokaże ikonka, macie państwo podpowiedź, prawda? Dla nas to też jest wniosek nowy, tak? Ela tutaj pracuje na wniosku, który był po prostu na komputerze, więc sama się z nim zapoznaje w tym momencie. Natomiast jakbyś mogła jeszcze, Elu, pojechać do góry, pokażemy państwu, dlaczego warto jest skorzystać z wniosku elektronicznego. Jeszcze? Bo, już.
Bo może Państwo się zastanawiacie, skąd się wzięła ta dziesiątka, dwunastka, czternastka. Tak jak mówię, Ela opowiada na tym, co dostała, tak? I tak, pokazują nam się taki wszędzie, tak? Że mamy zgodnie z normami, ale skąd my mamy wiedzieć, że to jest zgodnie? Zwróćcie Państwo uwagę, że ten system jest tak inteligentny, że na przykład, gdybyśmy chcieli dać ósemkę, bo chcemy przyoszczędzić, na przykład, albo wydaje nam się, że wystarczy, pojawia się nie, czyli generator od razu nam pokazuje, że nie będziemy kwalifikowani w ramach tego programu. Czyli sami sprawdzamy, ile musimy, na przykład minimalnie, tak, jakim steropianem docieplać dom, żeby kwalifikować się, tak? I to jest tak naprawdę ta uproszczona analiza energetyczna i nie będziecie Państwo musieli wykonywać audytu energetycznego. Jak zmienimy właśnie na tą dziesiątkę, to jest chyba ta minimalna wartość, prawda? Żeby było efektywnie energetycznie, pojawia nam się tak. I tak naprawdę w całej tej części. Oczywiście nie będziecie Państwo wypełniać, tak jak też tutaj, wszystkiego, jeżeli to nie będzie dotyczyło Państwa inwestycji, wszystkich kolumn, tak? Natomiast działania, które będziecie chcieli Państwo wykonać u siebie, w swoim domu, tak jak tutaj Ela pokazywała, rozwijają się tak naprawdę nam i rodzaje ocieplenia, tak? Mamy przedmiot, tak? Przedmiot modernizacji. Wypełniamy tylko w tych miejscach, gdzie Państwa interesuje no, wykonanie prac termomodernizacyjnych. W pozycji prawda razem, czyli w tym wypadku jest to 140, 103 pozycja, całkowity koszt zadania. Przy akurat tej propozycji, którą ja dostałam tutaj, prawda, na tej rajdzie, jest to 31 700. Kwota według systemu MU, prawda, która jest kosztem kwalifikowalnym razem, wyniosła na przykład 27 000. Następną taką rzeczą, którą możecie Państwo sobie zaplanować, jest zakup i wymiana stolarki zewnętrznej, okien i drzwi balkonowych. I również mamy ikonkę, prawda, białą, czy dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Jeżeli dotyczy, to zaznaczacie Państwo. I mamy tak, przedmiot modernizacji bądź wymiany. Okna, drzwi balkonowe, powierzchnia. W tym przypadku jest to 10 metrów. Koszt zakupu i wymiany napisane, prawda, jest przykładowo 10 tysięcy. Starej stolarki 2. Nowej stolarki 0,9. I mamy tutaj również te parametry podane, że to są parametry w ostatniej, prawda, rubryce. Są to parametry zgodne z wytycznymi z 2021 roku, więc jak koleżanka z uczu mnie uzupełniła, prawda, macie Państwo bardzo fajną podpowiedź pod to, co, jakie parametry, prawda, trzeba by było wpisać, prawda, żeby dostać, żeby można było zgodnie, tak, żeby wystąpiło tak, a nie nie, żeby nam się pokazało. Następne mamy okna połaciowe, również ta sama powierzchnia, rodzaj kosztu, prawda, przegrody przenośne, nieotwieralne. Jeżeli Państwa będzie to dotyczyło, również te same parametry uzupełniamy. I mamy tak podsumowanie razem. W tym wypadku jest to powierzchnia 10, prawda, i mamy całkowity koszt. Wyniosł on 10 tysięcy. I tutaj już koszt kwalifikowany, którym nam pokaże system, na przykład w tym przypadku jest to 7 tysięcy. Kolejną pozycją jest to zakup i wymiana drzwi zewnętrznych. I ta sama sytuacja. Mamy ikonkę, czy dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Jeżeli tak, to wpisy, to zaznaczamy, że tak. I mamy przedmiot modernizacji. I adekwatnie to samo.
Drzwi zewnętrzne, mamy powierzchnię, mamy koszt wymiany, mamy współczynnik, prawda, starej stolarki nowej i czy to jest zgodne z wytycznymi, czy nie. Pokaże nam się automatycznie. Dalej następną pozycją mogą być drzwi, bramy w garażach ogrzewanych. Te same pozycje uzupełniamy. I mamy podsumowanie. Powierzchnia nam wychodzi 8, koszt całkowity 14 tysięcy, koszt kwalifikowany 14 tysięcy. Mamy kolejną pozycję, jest to zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. I mamy na przykład tutaj, w tym przypadku, prawda, omawianym przeze mnie, nie dotyczy, bo mamy, czy dotyczy się przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Akurat w moim przypadku jest to nie dotyczy, więc już tu nie wchodzimy, prawda, w graniczną sprawność, temperaturę odzysku ciepła, czy spełnia wymogi czystego programu Czyste Powietrze, prawda, i tak samo koszt całkowity, ewentualnie, jeżeli ktoś będzie wypełniał koszt całkowity, prawda, koszt kwalifikowany. W części 2.3 jest to część dotycząca odnawialnych źródeł energii dofinansowanych w przedsięwzięciu w formie pożyczki. Bo tak jak słusznie koleżanka tutaj zaznaczyła, będą to dwie formy pożyczki, prawda? Dwie formy dotacji, prawda? Dwie formy, w formie dotacji i w formie pożyczki. Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne i fotowoltaikę, prawda, no to mówimy tylko o pożyczce, prawda, z jakiego źródła, czy to będzie BOŚ, czy to będzie wyłącznie do Państwa. I mamy adekwatnie to samo. Ikonkę, czy dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem, prawda, jeżeli Państwo uznajecie, że tak, chcecie wymieniać, chcecie zakładać, to oczywiście zaznaczacie Państwo i również mamy rodzaj kolektorów, prawda, i tutaj mamy podpowiedź, otwiera nam się ikonka, próżniowe, płaskie czy inne, liczba kolektorów, prawda, miejsce montażu i koszt całkowity i koszt kwalifikowany. Następnie ta sama procedura należy do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. I przejdźmy teraz do miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Jest to dochód za 2017 rok. Tak, czyli jeżeli byście Państwo realizowali inwestycję w 2018, to za 2017, tak? Za rok poprzedni. Jeżeli w 2020 zdecydujecie się Państwo skorzystać z dofinansowania, wtedy za 2019, tak? I mamy adekwatnie, tak jak wszystko, prawda, wypełniamy, czyli imię i nazwisko, PESEL, pokrewieństwo, czyli jeżeli wniosek składa mąż, to po prostu piszecie, prawda, Państwo mąż. Wartość rocznego dochodu brutto, to co nam wyjdzie właśnie z zależności, czy to będą PIT-y, czy to będzie z rodzaju kosztów i mamy też podpowiedź tutaj. Czy to będzie umowa o pracę, czy to będzie umowa zlecenie, czy wynagrodzenie, prawda, poszczególne, czy zasiłek macierzyński, alimenty, prawda. Tutaj mamy też podpowiedzi, jeżeli chodzi o rodzaj kosztów. I w tym przypadku o umowę jest to w rodzaju dokumentów potwierdzających dochód, na przykład zaświadczenie z Urzędu Skarbowego PIT 37. Wiadomo, Urząd Skarbowy, no to w zależności gdzie, prawda, mamy nasz Urząd Skarbowy, też w nowym wniosku będzie, że wypełniacie Państwo, prawda, jeżeli będzie to Lublin, to automatycznie będziecie Państwo mieli dopasowane. Jeżeli w gospodarstwie domowym są poszczególne, jest na przykład żona, prawda, to w pozycji drugiej wpisujecie Państwo imię i nazwisko, PESEL, prawda, stopień pokrewieństwa, czyli żona, prawda. I tutaj również wartość rocznego dochodu. W tym wypadku na przykład tutaj to samo adekwatnie rozwijacie Państwo, prawda, tą ikonkę i też stosowne oświadczenie dopasowujecie. Państwo to samo w rodzaju dokumentu potwierdzającego dochód i to samo w przypadku Urzędu Skarbowego.
jeżeli są dzieci i są dzieci na przykład niepełnoletnie, prawda, to wpisujecie Państwo tak samo, imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, prawda, czy to będzie syn, czy córka. Jeżeli tutaj nie będzie żadnego tytułu, czyli piszecie Państwo, wpisujecie Państwo, też się powinna ikonka pokazać, nie dotyczy. I tutaj brak dochodu, tu akurat brak, akurat jest też brak dochodu, tutaj no nie dotyczy, powinno być, prawda? I adekwatnie, ile jest osób, prawda, w danym gospodarstwie, to wpisujecie Państwo dane po prostu te, które są. Jeżeli zabraknie Państwu rubryk, bo może tak się zdarzyć, że na przykład w przypadku męża, prawda, prowadzi gospodarstwo domowe, ja cofnę jeszcze troszeczkę, w przypadku gospodarstwa domowe, prowadzi gospodarstwo domowe, prawda, i ma jeszcze dodatkowe źródła dochodu, na przykład prowadzi jakąś sezonową pracę. W tym wypadku nie wypełniacie Państwo drugiej adnotacji, tylko w rodzaj dochodu tutaj, w tym wypadku, rozwijacie Państwo po prostu dalej, tak jak jest powiedziane, czy to będzie emerytura, w zależności emerytura, czy to będą inne dochody i też tak samo adekwatnie wypełniacie Państwo poszczególne, jeżeli jest tam powiedzmy więcej niż jedno źródło dochodów. To tak na marginesie jeszcze tylko. To jest bardzo trafna uwaga właśnie, i gdybyście się Państwo zastanawiali, jak system będzie zliczał, bo poszerzamy tak kolejne wiersze, czy nie będzie nam dodawał członków rodziny? Otóż nie, będzie liczył po PESEL-u. Tak, tak. Czyli kolejne rubryki wypełniamy, wpisując te same dane tak naprawdę. Czyli tak, pan Jan Kowalski, PESEL, no znowu pan Jan Kowalski, do każdego źródła, z jakiego pan Jan Kowalski ma dochód. System jest na tyle inteligentny, tutaj akurat nie ma, prawda, jeszcze będzie pozycji w tym przypadku 10, będziecie Państwo mogli rozwinąć jeszcze klikając na taki plusik, żeby dodać rubrykę, gdyby ewentualnie zabrakło. I system nam sam pokaże całkowity roczny dochód. I tak, oświadczam, że następujące osoby tworzące moje gospodarstwo domowe utraciły dochód w bieżącym roku. Może się tak zdarzyć, prawda, że ktoś nie będzie miał dochodu, stracił pracę, prawda, czy wtedy tą rubrykę uzupełniacie Państwo. Adekwatnie tak samo i na imię, nazwisko, PESEL, rodzaj utraconego dochodu, prawda, rodzaj dokumentu potwierdzającego. Tu również macie Państwo podpowiedzi, przynajmniej będziecie Państwo mieli, przepraszam, podpowiedzi z systemu. W tym momencie ta część jest nieaktywna, tak? Dlatego nie widać tych podpowiedzi, ale... To ja tak odpowiadam jeszcze, bo ja po prostu pracowałam na troszeczkę nowszym, prawda, systemie niż to, więc mogę Państwu podpowiedzieć, gdzie na przykład należałoby rozwinąć, prawda, co. To taka podpowiedź z mojej strony dla Państwa, bo jest po prostu łatwiej będzie Państwu w tym obszarze się poruszać. I mamy tak. Oświadczam, że następujące osoby tworzące moje gospodarstwo domowe uzyskały dochód w roku bieżącym. I mamy adekwatnie tą samą pozycję. Imię, nazwisko, PESEL, rodzaj uzyskanego dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego i kwota uzyskanego dochodu. I tutaj nam to jest bardzo fajne, wiecie Państwo, dlatego że tam system tę pozycję, prawda, w tym zagadnieniu, system nam liczy sam. W tym wypadku na przykład byłyby to cztery osoby, bo mamy cztery różne PESEL-e. Całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo, prawda, w 2017 roku, no, w tym wypadku na przykład wyniósł 65 tysięcy. Średni dochód na osobę wyniósł 1354, akurat w tym przypadku omawianym, prawda, przeze mnie. Kwota miesięczna.
rocznego średniego dochodu na osobę wyliczona z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego. W tym wypadku na przykład wyniósł system SAN wpisał 1729. Grupa dofinansowania, intensywność dofinansowania dotacyjnego wyniosła, system sam obliczył, że w tym wypadku jest to 30%, prawda? Bo tak jak koleżanka słusznie wcześniej Państwu wyjaśniła, te kryteria, jeżeli chodzi o pomoc, o dotację, prawda, mogą wynieść do 30% bądź do 90% w zależności od osiągniętych dochodów. I mamy kalkulację jeszcze. I mamy kalkulację szczegółowych warunków przedsięwzięcia. Koszt całkowity w tym omawianym przeze mnie przypadku wyniósł 89 900. Koszt kwalifikowany jest to 81 700. Podpowiem Państwu, że po prostu to system sam liczy. A koszt niekwalifikowany, który musicie Państwo ponosić sami, bo takowy też jest, w tym wypadku wyniósł 8200. Kwota kosztów kwalifikowanych dla części dotacyjnej jest to 53 tysiące. Maksymalny poziom dotacji w tym wypadku dostalibyście Państwo 15 900. Kwota kosztów kwalifikowanych dla części pożyczkowej, bo tak jak słusznie koleżanka to powiedziała, ja również, że możecie Państwo mieć koszty własne, prawda, swoje, bądź ubiegać się u nas czy Kosiu, prawda, o pożyczkę. W tym przypadku jest to akurat wypełniona, prawda, część pożyczki, bo mamy kwotę kosztów kwalifikowanych dla części pożyczkowej, to jest 28 700. Maksymalny poziom pożyczki jest to 65 800. I na tę wnioskowaną pożyczkę, na te 65 800, prawda, musicie Państwo mieć wkładu własnego 8200. To wypełniacie Państwo dalej okres korzystania z pożyczki. Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych, czyli to, co chcecie Państwo, prawda, na jaki okres chcecie Państwo, od jakiego okresu chcecie Państwo spłacić. I planowany okres spłaty do 15 lat. Też sobie Państwo wybieracie, prawda, jaki dany okres chcecie spłacać tą pożyczkę. I następnie mamy oświadczenia, z którymi będziecie się musieli Państwo, prawda, zapoznać. To jest automatycznie tak jakby już Państwu, prawda, nadane, że tak powiem. Mamy oświadczenie odpowiedzialności karnej. Mamy oświadczenie o zdolności rodzaju budynku z programem priorytetowym Czyste Powietrze. Mamy oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku. Oświadczenie dotyczące kontroli. Oświadczenie o uniknięciu podwójnego finansowania. To jest bardzo ważne, bo z tego względu, że wiem, że w niektórych gminach dostaniecie Państwo, prawda, przynajmniej jest taka, ja się zetknęłam z taką propozycją, że gmina na przykład może Państwu dotować wymianę pieca. Czyli jeżeli dostaniecie w ramach tego czystego powietrza, jeżeli dostaniecie Państwo z gminy, to już od nas nie ma mowy o dotacji, więc dlatego musicie się Państwo dobrze po prostu pomyśleć, prawda, i zastanowić się nad tym, co się Państwu opłaca, prawda, żeby nie było tego podwójnego finansowania. Dalej mamy oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła. Oświadczenie o zobowiązaniach publicznych i cywilnoprawnych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Chodzi tutaj o to, że między innymi, prawda, że administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, prawda, Spokójca, Spokojna 7, czyli u nas. Dalej mamy oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. W następnym przypadku mamy oświadczenia, w których musicie Państwo już zaznaczyć krzyżyk, jeżeli Państwa to dotyczy, a mianowicie oświadczenie o tytule prawnym do budynku,
Oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Oświadczenie o dopuszczalności budynku do użytkowania. Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 roku. Oświadczenie o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budynku dotyczy budynku nowo wybudowanego. Oświadczenie o spełnieniu wymogów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym. Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej instalacji ciepłowniczej. Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu wyłącznie w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel. Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia. Oświadczenie o VAT. Oświadczenie o statusie finansowanym wnioskodawcy. Oświadczenie o konkurencyjnym wyborze wnioskodawcy. Dalej mamy wymagane załączniki dołączone do wniosku i obowiązkowe. Są to dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Jeśli dotyczy dokument potwierdzający prawo do własności budynku, audyt wewnętrzny, informacja o przetwarzaniu danych osobowych innych niż wnioskodawca i zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych. I oczywiście mamy ostatnią pozycję, datę i podpis wnioskodawcy. I to by było, jeżeli chodzi z przedstawienia mojego wniosku. Mam nadzieję, że Państwo troszeczkę rozjaśniłam, podpowiedziałam, prawda, co należy wypełnić, prawda. Poza tym, prawda, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania w związku z wypełnieniem tego, jeżeli ten formularz już się ukaże, prawda, to zawsze służymy po odpowiedzią w naszym funduszu, prawda. Można zawsze do nas zadzwonić i chętnie podpowiemy. Także dziękuję Państwu za Państwo. Rzeczywiście, nie na wszystkie pytania można było odpowiedzieć. Jak Pan Minister sam powiedział, program rusza po 15 września, a tak naprawdę chyba od 1 października będą już dostępne wszystkie te wnioski, o których Panie z Wojewódzkiego Funduszu tutaj mówiły. I wtedy będzie można przedzwonić, porozmawiać z paniami, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o odbiory. Wtedy pytanie dotyczące odbiorów w ogóle nie padło. Nie padło wtedy pytanie dotyczące odbiorów. Ja pierwszy raz słyszę o tym pytaniu i myślę, dlatego należałoby je zanotować i myślę, że panie też uwzględnią to, prawda, u dyrektora czy prezesa Wojewódzkiego Funduszu, żeby w miarę możliwości Państwu na pewno na to pytanie odpowiedzieć. Powiem tak, Pan Minister też mówił o kreatywności, żeby zastanowić się, program jest na 10 lat. Dla każdego pieniędzy wystarczy, jest 110 miliardów przeznaczonych na całość inwestycji, na całość, przepraszam, programu. To jest bardzo dużo. 110 miliardów jest 11 miliardów rocznie, tak? Więc z tego, co mówi Pan Minister, dla każdego wystarczy. Nie będzie tak, że ktoś z Państwa złoży i nie otrzyma tej dotacji, nie otrzyma tych pieniędzy za inwestycje. Przynajmniej tak Pan Minister zapewnił. Więc tutaj tylko z mojej strony ta informacja, bo był Pan Minister w Puławach, opowiadał o tym programie, było szerokie grono osób, samorządowców, były osoby praktycznie zaproszone z każdej gminy, uczestniczyły te osoby w polemice z Panem Ministrem, były zadawane pytania, ale tak jak powiedziałem, to pytanie właśnie nie padło, więc bardzo prosił, żeby je zanotować i ewentualnie Państwu dać odpowiedź. Całe to nasze spotkanie to jest to, że my się uczymy wzajemnie od siebie, tak? Państwa pytania są dla nas istotne, my je jak najbardziej spisujemy, wymieniamy się swoimi doświadczeniami z takich spotkań.
Także no, ten 1 października mamy nadzieję, nie mamy potwierdzonych tych dat. Trzeba tak naprawdę obserwować albo stronę internetową naszego funduszu, albo dzwonić do nas. Zachęcamy do tego.